Panie trenerze, przed poniedziałkowym starciem z Lechią Gdańsk chciałbym jeszcze na chwilę powrócić do tego, co wydarzyło się w środę. Trudno jest przełknąć taką gorzką pigułkę, jakim bez wątpienia jest porażka z drugoligowcem w Pucharze Polski. No co tu dużo mówić, zawiedliśmy samych siebie. Na pewno gorzka pigułka. Nie chcę, żeby zabrzmiało to jako tłumaczenie, ale rzeczywiście ta absencja z powodu kontuzji aż 10 zawodników no, mogła się odbić i myślę, że się odbiła, bo na pewno nie zabrakło nam ambicji, ale zabrakło nam takiej jakości po prostu. No, absencja takich zawodników jak Korminowski, Doleżal, Kutka, Poletanowicz, Makowski. No, nie chciałbym, żeby zabrzmiało to jakie tłumaczenie. No, po prostu już nie ma się co samobiczować, to już jest za nami, musimy... W sporcie ważna jest odpowiedź i musimy na to odpowiedzieć najlepiej już w następnym meczu. Czy w związku z tym meczem z Motorem możemy się spodziewać wielu zmian w meczu kolejnym, czyli z Lechią Gdańsk? No wiadomo, że wielu zawodników z tych kontuzjowanych już długo nie grało. Z niektórych do końca rundy nie będziemy mogli skorzystać, jak choćby z Kurminowskiego. Niektórych staramy się jeszcze dokoptować do tego składu, przywrócić ich do tego, żeby mogli się znaleźć w 20 czy w wyjściowym składzie. Pracujemy mocno na tym. W ogóle ten ostatni czas no, jest krótki. Pracujemy nad tym, żeby to nastawienie jeszcze poprawić. Spotkaliśmy się z drużyną, z prezesem, bo wszyscy są zaniepokojeni tymi ostatnimi wynikami. Rozumiemy to doskonale i wiemy, że jaka jest sytuacja, że ten nasz potencjał jest duży i trzeba umieć go maksymalnie wykorzystać. Tak jak mówię, to nie jest tak, że brakuje nam ambicji, bo choćby w ostatnim meczu sam Hinokio przebiegł 17 km. Trochę zabrakło tej jakości, wiemy nad czym chcemy popracować i ja wierzę to, że już w tym najbliższym meczu to wszystko się przekuje w taką sportową złość, bo nie jesteśmy aż tak daleko, niewiele nam brakuje, żeby zamykać te mecze, żeby z tych remisów robić zwycięstwa i nad tym pracujemy, nad tym rozmawialiśmy, bo myślę, że ta drużyna wie, co robi i ja wierzę gorąco w to, że już ta sportowa złość ukaże się w następnym meczu. Przed nami starcie z Lechią Gdańsk, czyli zespołem, który zna Pan bardzo dobrze. Co możemy powiedzieć na temat naszego najbliższego rywala? No tak, nie da się ukryć, że to dla mnie wyjątkowy mecz. Spędziłem tam 4 sezony. W tym pierwszym sezonie to do ostatniej kolejki walczyliśmy o życie, o sportowy byt. Później dostałem czas, zostałem obdarzony zaufaniem i budowaliśmy drużynę, która zajęła 3. miejsce, 2 razy była w finale Pucharu Polski, zdobyła ten Puchar Polski, super puchar, zagrała w europejskich pucharach, ale to było poprzedzone ciężką pracą, to można powiedzieć tak w skrócie krew pod i łzy, ale była ciężka praca, byliśmy wszyscy cierpliwi i udało się odbudować markę Lechi. Do końca rundy jesiennej pozostały 4 spotkania. Jaki wynik punktowy by Pana satysfakcjonował? No interesują nas tylko nas pełna pula, szczególnie w tych meczach u siebie, jak i pokazujemy na wyjeździe, że potrafimy wygrywać. Potrafimy mecze takie jak czy z Górnikiem, czy z Wisłą Płock, potrafimy grać jak drużyna, tego czasu jest mało. Ja się odniosę nawet do, ci co znają historię Zagłębia, wiedzą, że podobną drogę jak w Lechii tutaj za pierwszym razem przechodziliśmy w Zagłębiu. Przychodząc był spadek, awans i też ciężka praca na to, żeby budować drużynę. Wiadomo, że budowa drużyny to jest proces i ciężką pracą też doszliśmy do 3. miejsca, do europejskich pucharów. Mecze między innymi z Partizanem Belgrad. Po tamtym czasie nikt tych większych sukcesów tutaj nie było. Wracam tutaj jako bardziej doświadczony trener. Wiem, co robię. Jedyne, do czego mogę zaapelować do kibiców, to o cierpliwość, bo tego jest potrzeba. Ja wiem, że ta drużyna idzie w dobrym kierunku. Jest taka mieszanka rutyny z młodością. Teraz jest taki trudniejszy moment, ale spokojnie sobie z tym poradzimy, bo drużyna wie, co robi, chce wygrywać, chce iść w dobrym kierunku, wierzę na dobrą odpowiedź.
Lechia to nie jest łatwy rywal, ale dzisiaj nie ma łatwych rywali. Tu nie ma się co oglądać, już nie ma co mówić o tym, co było. Po prostu musimy w najlepszy sposób możliwy teraz odpowiedzieć. Do tego się przygotowujemy. Chcemy w tym krótkim czasie zmienić jeszcze, poprawić to nasze nastawienie i maksymalnie do tego się przygotować i wyjść, po prostu zdobyć 3 punkty i patrzeć na kolejne pozostałe spotkania.